Redakcja Śląsk.com, Krzysztof Banasik. Czy z przebiegu spotkania jest pan z tego remisu zadowolony? Znaczy w tej chwili już nie mamy wpływu na to, czy strzelimy dodatkowego gola, czy też nie. Zakończyło się to spotkanie wynikiem 1-1. Trzeba tutaj powiedzieć, że były momenty w wykonaniu piłkarzy Śląska Wrocław bardzo dobre. Stworzyliśmy sobie w pierwszej części gry szczególnie kilka dogodnych sytuacji, po których mogliśmy pokusić się o strzelenie gola podwyższającego wynik na 2-0 na przykład albo na 2-1. Cieszą na pewno te momenty dobrej gry, kombinacyjnej gry, takiej, gdzie byliśmy drużyną, która bardzo fajnie grała w środku boiska, która wymieniała piłkę zarówno w trójkątach, jak i wprowadzała ją poprzez grę Bejgera i Tamasza. W drugiej części meczu już tego nie było, tak jak w pierwszej. Chcąc grać trójką obrońców, przede wszystkim musi być odwaga w grze do przodu. Tutaj w drugiej części meczu za dużo podań było zagrywanych do tyłu, do bramkarza i nie mieliśmy już takiej płynności w grze. Ja czuję niedosyt po tym spotkaniu, że nie wygraliśmy. Chcemy nauczyć drużynę zwycięstwa, nawet w takich sytuacjach, gdzie trzeba wybronić, cierpieć poprzez grę w defensywie. Drużyna Śląska no będzie walczyła o zwycięstwo, aby nie dać sobie strzelić takich goli. Ale 1-1, sytuacja jest taka, że przeanalizujemy to spotkanie i zaczniemy przygotowywać się do kolejnego meczu, który mamy już niedługo, za chwilę wchodzimy w taki bardzo, można powiedzieć, intensywny czas rozgrywek. Gramy co 3 dni, także nie ma czasu rozmyślać. Trzeba z tego spotkania dzisiejszego wyciągnąć wnioski, poprawić to, co jest do poprawy i grać w kolejnym meczu o zwycięstwo. Przechodzimy do kolejnych pytań, również od Krzysztofa Banasika z redakcji Śląsk.net.com. W pierwszej połowie Śląsk grał szybko, zdecydowanie ofensywnie. Dlaczego po przerwie ponownie oglądaliśmy inny zespół, który nie był głodny zwycięstwa? Nie uważam tak, że drużyna Śląska nie była głodna zwycięstwa. Oczywiście te dwie połowy były zupełnie inne i tak jak w Białymstoku, pierwsza połowa bardziej ofensywna w wykonaniu naszego zespołu, druga była taka, gdzie to przeciwnik był częściej w posiadaniu piłki i można powiedzieć próbował dominować. Natomiast to, co powiedziałem w poprzednim pytaniu, nawet w takich sytuacjach to spotkanie można rozstrzygnąć na swoją korzyść. Pracujemy cały czas na tym, aby ta płynność w rozegraniu akcji, aby ta współpraca między zawodnikami była na wyższym poziomie i poświęcamy temu czas na treningach, a także na odprawach pomeczowych. Także powtórzę się po raz kolejny, analizować będziemy to spotkanie, natomiast najistotniejsze teraz będzie to, aby w spotkaniu z Górnikiem dalej utrzymać taką intensywność, jaka była w pierwszej części meczu i dołożyć kolejne minuty, kilkanaście, kilkadziesiąt minut w drugiej części, aby wyglądało to podobnie. Jak pan oceni zawodników, którzy weszli na boisko z ławki? Moim zdaniem nie pokazali, że to na nich powinien pan postawić od początku. Ja zawsze powtarzam każdemu zawodnikowi, z którym pracuję, że ma zadbać o siebie, ma zadbać o swoje przygotowanie do meczu pod każdym względem mentalnym, sportowym. Musi sobie poradzić z tym, że jest zawodnikiem rezerwowym, że wejście z ławki ma pomóc przede wszystkim drużynie w osiągnięciu korzystnego wyniku. Też nie będę w tej chwili oceniał i komentował tego, gdyż każda zmiana miała zupełnie inny charakter i potrzebujemy na ten czas analizy, aby móc się dokładnie wypowiedzieć na pytania, czy zawodnicy wchodzący z ławki zrealizowali to, co powinni. Wchodzili w różnych momentach, takich, kiedy drużyna nasza nie była w posiadaniu piłki. Chcieliśmy doprowadzić do takiej sytuacji, aby wzmocnić jeszcze to, co powiedziałem, intensywność tego naszego i bronienia, i później atakowania. I ostatnie pytanie. Rafał Makowski zadebiutował w pierwszym składzie Śląska w Ekstraklasie. Jak pan ocenia jego występ i jakie aspekty zdecydowały, by to on zagrał, a nie Matt Scalet?
Muszę powiedzieć, że dowiedziałem się po meczu, że Rafał Makowski dopiero zadebiutował od pierwszego meczu w Ekstraklasie w Śląsku. Myślałem, że wcześniej to było, nie patrzyłem na te statystyki, bo to co powiedziałem, nie interesowały mnie żadne statystyki przychodząc i wchodząc do szatni Śląska Wrocław. Każdy miał czystą kartkę i każdy pracuje na swoją przyszłość i na to, jak będzie grał, jak będzie pracował i co będzie robił za jakiś czas. Uważam, że Rafał zagrał bardzo poprawnie. Był zawodnikiem, który był aktywny zarówno w rozegraniu, jak i w bronieniu. Oczywiście ta aktywność jego była większa i bardziej widoczna w pierwszej części gry. Natomiast też trochę inaczej graliśmy w drugiej części meczu, stąd też być może mniej Rafała było widać na boisku w drugiej części gry, ale wykonał swoją pracę tak, jak należy. Dlaczego wyszedł w podstawowym składzie? Bo zasłużył na to w trakcie tygodnia, który mieliśmy poprzedzającego ten mecz. Był zawodnikiem aktywnym, takim, któremu się przyglądaliśmy i uznałem, że to będzie ten zawodnik, który wyjdzie w podstawowym składzie. Matthew Scalett zagrał solidne zawody w Białymstoku. Ma być gotowy na następny mecz w Zabrzu. Jest rywalizacja, która ma tylko i wyłącznie pomóc zarówno jednemu, jak i drugiemu zawodnikowi wejść na wyższy poziom, bo o to nam wszystkim tutaj chodzi. Ale dodam, no każdy z nich może grać jeszcze lepiej i będziemy nad tym pracować, aby się rozwijali, bo to jest najistotniejsze, aby każdy z zawodników Śląska Wrocław zrobił progres.